Cześć, witajcie. Witamy Was po ponad dwutygodniowej przerwie spowodowanej między innymi targami IFA, ale też premierą, Motorola. Ja też Was witam. Ja co prawda na targach nie byłem, Adaś był, ja tylko oglądałem, co tam na targach się pojawiało. A dzisiaj Was witam z tłem, to chyba Golden Gate jest, co? Chociaż z drugiej strony Golden Gate, nie od strony miasta, tylko od strony drugiej. Ale nie jestem pewien, czy to jest Golden Gate. Nie wiem, tak czy inaczej, na żywo, więc. Ominęły nas między innymi premiery iPhone'ów, o których chyba nie będziemy dużo mówili. Z iPhone'ami, słuchajcie, jest tak, że jeżeli ktoś lubi iPhone'y i kupi następnego, to prawdopodobnie będzie zadowolony. Tak, na jeżeli pewno. Lubi Androida i się przesiądzie na iPhone'a, to prawdopodobnie nie będzie zadowolony. iPhone'y, tak z wiekiem dochodzi do mnie taka refleksja, że iPhone'y przygotowano dla ludzi, którzy chcą korzystać z nowoczesnych technologii, ale niekoniecznie chcą się nimi zajmować. Bo co prawda smartfony z Androidem mają znacznie większe możliwości, ale naprawdę nie każdy ich potrzebuje. W związku z tym, jeżeli ma się te 4000 z hakiem na wydanie na nowy telefon i nie bardzo się chce człowiek technologią zajmować, tylko żeby wszystko działało, to za te 4000 kupi iPhone'a. A ten, co ma Androida, za 4000 kupi takiego Androida, że będzie miał lepszy aparat, większe możliwości, większą wydajność, ale będzie musiał co jakiś czas jednak coś z tym Androidem robić. W związku z tym taka mnie refleksja dotknęła. O iPhone'ach chyba nie będziemy dużo mówić, bo wylało się może informacji na ich temat, wylało się może hejtu pod adresem cen. Kurczę, no ale iPhone'y zawsze były drogie, a pamiętajcie, no mamy inflacyjkę. Ja wiem, że nie wszystko da się wytłumaczyć inflacją, bo ktoś tam odkrył, że makówy kosztują w dolarach podobnie, a w złotówkach ta cena jednak jest inna. Ale kurczę, wiadomo, my jesteśmy krajem, powiedzmy to wprost, trzeciego świata dla Apple'a nadal i po prostu oni pewnie dali cenę zaporową na te iPhone'y po to, żeby w Stanach ich nie brakło i na innych ważnych dla nich rynkach. Proste jak dla mnie. A wiadomo, cały czas jeszcze mogą być problemy z łańcuchami dostaw, mogą być problemy z produkcją, także luz. Ja bym po prostu olał i jechał dalej. Kto ma kupić iPonga nowego, to i tak go kupi i koniec. Ja się, wiecie, ja kiedyś byłem wyznawcą, przyznaję się do tego, skończyłem przygodę na siódemce, potem stwierdziłem, że no nie, Androidy już są na tyle fajne, że warto się przesiąść, przesiadłem się, próbowałem wrócić do iPhone'a, stwierdziłem, że ni chuchu, już nie dam rady nerwowo. Z kronikarskiego obowiązku spróbowałem, ale już chyba nie będę chciał mieć iPhone'a i w sumie chyba nie chcę o nim gadać. Pogadajmy o telefonach na Androidzie takich, no bardziej chyba już nazwijmy to dostępnych dla nas. Ja jeszcze wrócę na moment, dlatego że co prawda poważna krytyka iPhone'ów do mnie średnio trafia, bo sam je traktuję mało poważnie. Natomiast przy czym mnie to nie uraża w żaden sposób użytkowników. Szanuję ludzi, którzy dokonują własnych wyborów jak najbardziej. Natomiast rozbawiła mnie ostatnio jeden filmik, który znalazłem na chińskim serwisie, gdzie siedzi, jest podpisane, że to jest projektant iPhone'a, siedzi przy tablecie graficznym czy przy dużym monitorze z jakimś otwartym edytorem graficznym i przesuwa aparaty fotograficzne. Mówię, z jednej strony to jest śmiech, ale z drugiej strony nie, dlatego że słuchajcie, nie sposób jest nie doceniać ludzkiego przyzwyczajenia, ludzkich preferencji. Jeżeli ktoś się do czegoś przyzwyczaja, jest grupa ludzi, którzy się przyzwyczajają do starych narzędzi, do nie wiem, do starych mebli, do starych urządzeń. Ja do takich należę również, ja też się potrafię przyzwyczaić do niektórych rzeczy. Zresztą podejrzewam, że każdy z nas w jakimś stopniu to ma. To jest świetna rzecz promocyjna, świetna rzecz sprzedażowa. Ludzie po prostu kupują to, co już... Oj, Jezu, no weźmy rej z tymi piosenkami, które już znamy. Tak? W związku z tym, no tak jest, no sprzedają to samo za ciągle te duże pieniądze, co jakiś czas tam o oczko wzrasta procesor, troszeczkę podnosi się wydajność. Nowocześnią trochę. Od początku robią dobrą robotę, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, bo są takie sobie, a zdjęcia robią wyjątkowe, jak na takie sobie aparaty fotograficzne. W związku z tym okej. Ktoś się może śmiać. Ojej, Apple odkryło 48 megapikseli. No, to zobaczcie, jakie robi zdjęcia 12 i porównajcie sobie z tymi 48 stosowanymi w tanich telefonach z Androidem i porównajcie sobie te zdjęcia.
A teraz przejdźmy do Motorola i poużywajmy troszeczkę na Lenovo, które jest producentem obecnych Motorola, i zobaczmy, co oni tam oferują. Używamy czy chwalimy? Bo nie wiem, powiem szczerze. Wiesz co? Taki jestem dylemat. W pierwszym odruchu chciałem poużywać. Chciałem poużywać, bo przede wszystkim zaprezentowali bardzo, bardzo, no może nie bardzo, ale dosyć imponujący telefon E30 Ultra z 200-megowym aparatem, z optyczną stabilizacją oczywiście. Drugi aparat 50 mega, więc też niebiedny, szerokokątny. Do tego 12 stele, czyli całkiem fajny zestaw fotograficzny. Jeszcze 60 na froncie. Do tego Snapdragon 8 Plus oczywiście. Szybkie pamięci. OLEDowy wyświetlacz oczywiście z bardzo wysokim odświeżaniem, 144 Hz. Nie najgorsza bateria, bo co prawda raptem się trochę śmieje, 4610, ale ze 125-watowym ładowaniem. Jeszcze bezprzewodowym 50 i zwrotnym 10. Głośnik i stereo. No dopasiony ten telefon jest dosyć konkretnie, ale jak zobaczyłem cenę, to tak trochę przysiadłem, bo u nas ten telefon kosztuje 4,5. Czekaj, o którym ty mówisz w tej chwili? H30 Ultra, tym najbardziej dopasowany. Ultra, okej. Kurczę, fajna specyfikacja, nie głupi telefon, bo miałem to w ręku, zresztą jest filmik podlinkowany, możecie sobie obejrzeć, jak to na żywo wygląda. No, tylko ta cena troszeczkę. Drugi, nieco przystępniejszy model, też w sumie nie głupi, bo H30 Fusion, który ma Snapdragona 8.8 plus i też sporo pamięci, i też AMOLEDowy ekran, i też odświeżanie 144. Trochę biedniejsze aparaty, bo 32 z przodu, z tyłu 50, 13 szerokokątna i 2 do rozmywania tła. Do tego jeszcze optyczna stabilizacja w głównym aparacie. Bateria też nie najgorsza, bo 4400, ładowanie 68. To już jest rzecz przystępniejsza cenowo. 3000 bez złotówki kosztuje i nadal wydaje mi się tak, no ta cena tak mi się trochę nie klei z Motorola, chociaż do samego telefonu bym się nie czepiał, aczkolwiek też mi nie porwał. I trzeci telefon z tej premiery, na której byłem i przez którą nie było tygodniówki, E30 Neo, porwał mnie najmniej. Ma po prostu Snapdragona 695, nadal OLEDowy ekran, Full HD, ale już tylko ze 120-hercowym odświeżaniem. Aparat z tyłu 64 z optyczną stabilizacją i szeroki kąt 13, z przodu 32, też całkiem niebiednie. Bateria trochę mała, 4020, ale z 68-watowym ładowaniem i dodaję, że wszystkie te telefony mają ładowarki w zestawie. Ciągle są głośniki stereo. Do tego Motorola strasznie na tej premierze się chwaliła, że weszła we współpracę z Pantonem i ma te najmodniejsze kolory tych telefonów, w tym ten fiolecik taki, który został kolorem roku. Nie gadajmy o kolorach, bo ja się na tym nie znam, ale są kolory, jest logo Pantona, więc jest na bogato. Telefon kompletnie mnie na premierze nie zainteresował, ja go wręcz, przyznaję, potraktowałem trochę po macoszemu. Zainteresowałem się nim dopiero wtedy, jak usłyszałem, że kosztuje 1899, czyli w sumie nie najgorzej jak na taką specyfikację, a najbardziej mnie ten telefon, że tak powiem, przekonał do siebie, jak mi go przysłali, wziąłem go w rękę. Kurczę, fajniutki, ładniutki, zgrabny i do tego bardzo lekki telefon, któremu w zasadzie niczego nie brakuje, więc tak naprawdę, no moim zdaniem jest chyba najciekawszy z tej trójki, chociaż najsłabszy. Taki to dziwny przypadek. I jest to kolejna Motorola, oho, pali się, jest to kolejna Motorola, która na premierze kompletnie mnie nie ruszyła, a którą polubiłem, jak zacząłem używać. Nie wiem, co z tymi Motorolami jest. Po prostu nie potrafię wam tego określić. Takie uczucie. Neo Dual SIM jest fajny, dlatego że on ma, zdaje się, bezprzewodowe ładowanie, tak? Tak, tak, właśnie. Dobrze, że o tym powiedziałeś. Natomiast ja pytałem, o którym smartfonie mówisz, dlatego że mi bateria coś nie pasowała, dlatego że Ultra ma według mnie 4610, tak przynajmniej Motorola podała w arkuszach. Wiesz co, to może ja coś przeszaniłem po drodze. Możliwe, że na przykład podała w minimalną, a gdzie indziej podała na przykład typową albo odwrotnie, nie mam pojęcia. No, tak być. Wiesz co, ja ten artykuł też pisałem na podstawie arkuszy Motorola. Bo wiecie, że jest tak, że jeżeli producent podaje pojemność baterii, czasami niektórzy producenci
podają pojemność minimalną i pojemność typową. Ta typowa jest uznawana za tę pojemność, która jest, nie wiem, podawana w sklepach, w serwisach i tak dalej. Natomiast minimalna to jest gwarantowana taka, poniżej której bateria nie powinna schodzić w momencie zakupu, tak? Mhm. Bo wiadomo, że po 3 latach użytkowania już będzie schodzić raczej. No dokładnie. Dobra, ja to jeszcze sprawdzę. To są fajne smartfoniki, jeżeli chodzi o design. To znaczy mnie się Fusion, powiem szczerze, podoba z tym swoim złotym kolorem. Namawiam was, żebyście zajrzeli, dlatego że wygląda rzeczywiście bardzo ładnie. Są rzeczywiście zgrabne. Jeżeli chodzi o zawinięte ekrany, to tutaj są dwie szkoły i dwa jakby gusty. Jedni lubią, inni nie. Jest to narażone rzeczywiście trochę bardziej na uszkodzenia mechaniczne. Ale niektórym ładnie wygląda, a niektórym nie, ponieważ twierdzą, że zniekształca na przykład obraz. Jest tam minimalna odporność na zachlapania, bo i P52 zdaje się wszystkie te smartfony mają. Natomiast tutaj rzeczywiście rzeczą zaporową w przypadku Ultra, no ale Ultra jest, umówmy się, w przypadku Edge takim flagowcem, tak? Jest ta cena zaporowa, prawdopodobnie już pomijając kwestię procesora, który też jest drogi, to dochodzi jeszcze obiektyw tele, tak, i ten moduł fotograficzny też jest stosunkowo drogi. Tak, aparaty tu podbiły cenę, no i ekran też jest. No dobre wyświetlacze są, tak, tutaj są, ale to w obu, i w Fusion, i w Ultrze są po prostu dobre wyświetlacze i one rzeczywiście też w jakiś sposób tę cenę windują jednak w górę. Bateryjki są na mój gust stosunkowo małe, tutaj brakuje szczególnie w Ultrze 5000 mAh co najmniej, tak żeby było na minimalnie co najmniej. Ładowanie jest za to. No, no tak, ładowanie jest ok. W każdym razie są to sympatyczne smartfony, nie tanie. Tak to wygląda. Mhm. Jeżeli Adaś mówi, że ten najtańszy 1800 zł, tak, jest całkiem sympatyczny, to jeżeli oscyluje jakby wasz cenownik, kiedy szukacie smartfona w tych zakresach, można się zainteresować, a można nie. Jak chcecie jeszcze czegoś tańszego, to Motorola znowu jeszcze pokazała kolejne dwa modele, a w zasadzie jeden tak naprawdę, Moto E22 i E22i. To są niedrogie telefony z ekranami 6,5 cala HD+, niestety w dodatku LCD, ale za to z odświeżeniem 90-hercowym, oparte o Helio G37 i pamięci 4+64. Bateria 4020, tutaj się nie doszukałem z jaką prędkością ładująca się, więc pewnie nie najszybciej. Aparaty skromne, 5. Brazylijczycy twierdzą, że 10 watów, to jest tak, że ona się pojawiła w oficjalnym serwisie brazylijskim Motorola i tam jest podane 10 watów. No tak, czyli wiemy już to. Teraz dopiszę do newsa. 5-megowy aparacik do selfie, z tyłu 16+2. Z ciekawostek mini jacki, czytnik linii papilarnych na boku, radio FM i teraz uwaga, głośniki stereo z Dolby Atmos. Dlaczego mówię, że to ciekawostka? No ciekawostka, bo zaraz się dowiecie, ile to kosztuje. Moto E22 kosztuje 140 euro, czyli 660 zł, a model Z jest o 10 euro tańszy, czyli na nasze wychodzi jakieś 615 zł. Czyli są to tanie telefony, ale nie powiedziałem, czym się różnią. Systemem. O ile ten bez dopisków, czyli E22 ma Androida 12 z interfejsem Motorola, tym MyUX, który jest bardzo bliski czystemu Androidowi, ale tam są pewne dokładki jeszcze dane od Motorola. O tyle model z i ma Androida Go. Czyli jest szansa, że może troszeczkę sprawniej będzie pracował, ale wiecie, ta nakładka Motorola jest lekka, więc myślę, że i ten drugi też w miarę jako tako da radę. To nie są jakieś super wyszukane telefony, natomiast są to poprawne, niedrogie telefony. Skąd, powiedz, dane brałeś? Czy z Motorola, czy z jakiegoś... Z bloga Motorola. Na blogu Motorola dzisiaj są. Okej. Dobra, bo nowością są dla mnie te głośniki stereo, które Brazylijczycy ich nie podawali, ale to jest również możliwe, dlatego że są różnice pomiędzy smartfonami sprzedawanymi w Ameryce, w tym w Ameryce Środkowej, czy w południowej i z tymi telefonami, które są sprzedawane później w Europie. Tam bardzo często jest problem z czujnikami, dlatego że w jednej wersji jest, a w drugiej nie ma i czasami zdarza się właśnie
tego typu problem z głośnikami, gdzie stereo jest albo nie ma. Wydaje mi się, że to akurat będzie wspólne, ponieważ tutaj w tym komunikacie jest, że to będzie na selected markets w Europa, Middle East, Afryka i Latin America. Okej. Okay. Czyli jak jest Latin America, więc myślę, że i te w Latin Ameryce też mają stereo, a ono jest parę razy w tekście wymienione, także jest to ewenement rzeczywiście. No ale to znowu, cała Motorola. Kilka rzeczy słabych, ale dajemy przynajmniej jedną fajną w telefonie. No, ja czekam, aż dadzą same fajne. Może wtedy będzie Motorola, która zrobi mi wow już na pierwszym spotkaniu, a nie dopiero po tym, jak zacznę je jakiś czas używać. W mijającym tygodniu w Indiach zadebiutowało Vivo IQOO Z6 Lite 5G, strasznie długa nazwa. Na Snapdragonie 4 generacji pierwszej, dlatego o nim wspominamy, dlatego że to jest debiut tego procesora w konstrukcjach smartfonowych. Chyba w ogóle pierwszy raz, kiedy pojawił się na rynku telefon z tym w jakimkolwiek urządzeniu. IPS-owy wyświetlaczek ma 6,58, Full HD pracujący przy 120 Hz. O Snapdragonie wspomniałem, bateryjka w 5000 mAh. I jest tutaj szybkie ładowanie, ale tylko 18-watowe, w związku z tym bez jakiegoś wielkiego szału. 64 albo 128 pamięci giga dla użytkownika, wbudowanej. 4 albo 6 RAM-u. Brak obsługi kart pamięci, i to jest dosyć dziwne w tak małej, małej pamięci, dokładnie. Także jest to spory minus jednak mimo wszystko. Albo możliwe, że Indusi nie podali po prostu w obecności kart pamięci, ale nie sądzę, bo Vivo raczej zazwyczaj podaje. Raczej tak, no, chyba że im się coś omskło. 50 megapikseli, jeżeli chodzi o aparat główny, dwójka mu towarzyszy albo do rozmywania, albo do makro nie podają. 8 z przodu do autoportretów. I tak, to w zasadzie byłoby tyle. A, jest jeszcze jedna rzecz. Oni rozgraniczają tutaj, prawdopodobnie różni się w jakiś sposób i sprzętowo, i programowo wersje w zależności od pamięci. Dlatego, że na przykład tryb nocny aparatów jest niedostępny w wersji z 4 giga RAM, czyli jest tylko w tej 6-gigowej. Dziwne to jest, powiem szczerze, bo do tej pory się nie spotkałem z tego typu rozgraniczeniem, że software'owo coś nie jest obsługiwane przy jakimś ramie, a przy innym jest. Możliwe, że ISP się po prostu nie wyrabia tutaj. Procesor obrazu sobie nie daje rady i potrzebuje tych 6 giga RAM-u. Ale kurczę, jest to znowu ta marka, no bo wiecie, jak są robione zdjęcia nocne. To jest tak, że aparat pstryka, później wybiera najlepsze i próbuje z tego coś poskładać. Tak, wybiera fragmenty kadru, łączy kilka klatek w jedno, więc musi mieć tego RAM-u trochę, żeby to tam obrobić wszystko i wpakować ten RAM. Więc z tym, że dla mnie to jest logiczne. Z drugiej strony to jest ta marka, która między innymi do swoich telefonów wrzuca wirtualną pamięć RAM, wirtualny RAM. Czyli w obrębie pamięci flash wydziela kawalątek i robi z tego jakby dodatkowy RAM. Wiadomo, że prędkości są inne, dlatego że prędkości flashowe są innymi prędkościami niż te, które oferują pamięci RAM. Natomiast no tutaj zobaczcie, nie zdecydowali się. Mimo tego, że to jest różnica tylko 2 giga, najwyraźniej dodanie RAM-u software'owego niewiele by pomogło. Te zdjęcia są na tyle szybko robione, jest na tyle pamięciożerne, że najwyraźniej, żeby zrobić porządne zdjęcie nocne, potrzeba tych 6 giga RAM. Dokładnie, ale jak jest 64 wewnętrznej, to z czego jeszcze ten RAM wykrawać? Zaraz by się okazało, że ludziom w ogóle pamięci brakuje. No, to znaczy, to jest kwestia tego, ile go trzeba wykroić. Jeżeli by wykroili kolejne 4 albo na przykład 2, no to dałoby radę. To nie jest chyba bardzo duży problem. Natomiast, znaczy, że tak powiem, użytkownik nie zauważy braku tej pamięci. Poza tym ją sobie można włączyć, zdaje się, albo wyłączyć. Ona chyba nie jest cały czas zarezerwowana. Nie trzeba włączyć. Tylko można sobie ją po prostu zarezerwować w momencie, kiedy się chce z tego wirtualnego RAM-u korzystać. To nie jest oczywiście pierwszy przypadek, kiedy coś korzysta z wirtualnego RAM-u. Starzy PC-ciarze wiedzą doskonale, że korzystało się, tak? W tej chwili to średnio ma sens, ale dawniej, kiedy tego RAM-u brakowało w bardzo niskich konfiguracjach,
no to po prostu coś trzeba było zrobić, jeżeli się chciało pracować i rzeczywiście część dysku przeznaczało się na RAM wirtualny. Później część pendrive'a można było na przykład, bo to były momenty, kiedy się szybkie USB pojawiło. Także robiło się to rzeczywiście. No a w momencie, kiedy dyski SSD, to już w ogóle też można było, tylko też mówię, średnio jest potrzeba tak naprawdę. To wróćmy jeszcze na szybko do cen. Dwa zestawy pamięci, jak Jacek powiedział, po przeliczeniu zrupie 820-910 zł i tyle. No i jest śliczne Vivo kolejne X80 Lite, które ma tą piękną pomarańczową budowę, która mi się tak na renderach podoba. Nie widziałem jej w... Może to też topyczo wygląda, bo co prawda nie ten model, ale kolor widziałem i faktycznie jest sympatyczny. Tutaj jest pomarańczowy i jest taki czarny, ale on ma taki rzucik trochę w czarną szkocką kratę można by było powiedzieć. Stordow takiego, no. Bardzo drobniutką. No ale z przodu kroplono. To który mamy rok? No nie, jakoś... Tutaj fajne jest to, że jest AMOLED, tam jest 6,44 setne, mniej fajne może Dimensity te 900, ale przy tej półce to ja jestem w stanie zrozumieć ten procesor. Bateryjka stosunkowo o niskiej pojemności jak na Vivo, dlatego że 4500 tylko, ale jest za to ładowanie 44W, w związku z tym ci, którzy potrzebują często, ale szybko ładować, się ucieszą. Pamięć 256 plus 8 i tutaj jest obsługa kart pamięci. Z tyłu 64 megapiksele plus 8 do zdjęć szerokokątnych plus dwójka, tak, bo tam jest taki malutki jeszcze. Z przodu 50 megapikseli i to jest przebojowa rzecz, która ma sprzedawać tego smartfona z tego, co wyczytałem. Aparat do selfiaków. To pewnie jeszcze diodki tam gdzieś w tą ramkę wpakowali, bo Vivo takie rzeczy już robiło. Co prawda ja się nie dopatrzyłem, ale pewnie są. No ja nie znalazłem, ale może... No nie ma, bo słuchajcie, to jeszcze też nie jest taka do końca oficjalna, stuprocentowa informacja, bo wiele rzeczy po prostu mamy ze sklepu, bo sklep się pewien rozprął i pokazał. Znaczy, tak, no ja znalazłem u Słowaków i u Czechów po prostu dane tego smartfona, a na tle przekonali mnie, umieszczając na przykład kody EAN również, że wrzuciłem go do katalogu. Tak, no i oni oferują to za równowartość 2120 zł, a najzabawniejsze jest to, że to jest klon znanego już modelu Vivo V25 5G. Tak. Samo, dane ma te same. Przechodzimy do kolejnych klonów Oppo F21S Pro i F21S Pro 5G. Kochane Oppo, nie pozwoli nam się nudzić. Siedzisz i szukasz, co znowu sklonowali. Tak. Pierwszy model, ten bez 5G, Snapdragon 680, bateryjka 4500 i ładowanie 33W. AMOLEDowy wyświetlacz 6,43, także sympatycznie. Full HD, Corning Gorilla Glass 5 na dokładkę 90 Hz odświeżanie. 128 plus 8 konfiguracja pamięci, jest to jedyna, którą znalazłem. Tak. Aparaty 64 i dwie dwójki z tyłu, z przodu 32 megapiksele. I to w zasadzie jak patrzę, to chyba tyle. Warto dodać, że ta dwójka to nie jest aparat do makro, jedna z tych dwójek, tylko to jest aparat mikroskopowy. Mikroskopowy. Adaś, jak przeciwstawiasz aparat makroskopowy aparatowi mikroskopowemu, który służy do zdjęć makroskopowych de facto. To jest niefajnie. Kiedyś już żeśmy o tym dyskutowali, rzeczywiście to są aparaty mikro, nie ze względu na to, jakby jaki jest aparat, czy jakie zdjęcia robi, tylko czemu zdjęcia robi. Aparat mikro, znaczy, sam się pomyli, aparat makro służy de facto nie do robienia dużych zdjęć, czy do robienia dużych obiektów, tylko do robienia dużych powiększeń z małych obiektów. W związku z tym w zasadzie każdy aparat makro do tego służy. To, że on jest mikroskopowy do tego, aparat makromikroskopowy, no zarąbiście brzmi. No ale tak zrobili producenci smartfonów w każdym razie, żeby podkreślić to, że potrafi zrobić większe powiększenie niż zwykły obiektyw makro.
Tak, niż przy zwykłym zdjęciu makro. Dobrze, tylko ja akurat miałem telefon Oppo z takim aparatem i różnica przede wszystkim polega na tym, że zwyczajny aparat makro ostrzy ci mniej więcej z 4 centymetrów. Tak. Ten mikroskopowy musisz w zasadzie przytulić niemalże maksymalnie do fotografowanego obiektu, żeby cokolwiek było widać. I po to jest jeszcze wokół tego aparatu lampa doświetlająca taka pierścieniowa. Spoko, znaczy ja robiłem już zdjęcia takim aparatem i tak one są rzeczywiście są większe, aparaty, co prawda podkreślam. No. Co prawda głębia ostrości jest taka, że fotografik siada i płacze, ale tak, jest rzeczywiście tak, że potrafią niewielkie pole bardzo malutkiego obiektu zrobić ładnie. Tak, że całkiem. Jak chcecie zobaczyć zdjęcia, to poszukajcie sobie u nas w serwisie mojej recenzji Oppo Reno 7 4G. Tam właśnie był taki aparat i są przykładowe zdjęcia na jego karcie katalogowej. Sobie możecie zobaczyć, o co chodzi z tym mikroskopowym aparatem. I drugi model z 5G teraz. Oppo F21 S Pro 5G. Snapdragon 695. 8128 pamięci, niestety już tylko 16 do selfiaków. I w zasadzie tyle, no nic ciekawego, nawet wydaje mi się, że ten 4G jest jakiś taki fajniejszy. Może mi się tylko wydaje. Jest też AMOLEDowy wyświetlacz. Wyświetlacz pamięci są w zasadzie takie same, jak patrzę. Główny aparat też taki sam. Tak naprawdę ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć dobrego na temat, znaczy lepszego niż na temat tego tańszego troszeczkę modelu. No tylko, że tu jest już typowy aparat do makro, czyli taki robiący z 4 cm nie jest bardzo blisko. I to jest w zasadzie taka różnica. Tak, no tak, także to są dwa smartfony dla tych, którzy potrzebują mieć 5G i dla tych, którzy niekoniecznie potrzebują. A teraz jeszcze Wam powiem hita. Ten model z mikroskopowym aparatem, czyli bez 5G, Oppo F21 S Pro, to po prostu Oppo Reno 7 4G, czyli ten, do którego recenzji przed chwilą Was odesłałem. To jest dokładnie ten sam telefon, jak sobie popatrzcie, nawet tak samo wygląda. I jest to jednocześnie również telefon, który znamy jako Oppo F21 Pro 4G. Bez S. Z kolei dla odmiany ten model z 5G to jest klonem Oppo Reno 8Z 5G. I to tyle. F21 Pro 5G również. Tak, ja nie zauważyłem. Słuchajcie, naprawdę szukałem bardzo mocno jakichkolwiek różnic pomiędzy tymi wersjami podstawowymi F21 a 21S. Nie, powiem szczerze, nie udało mi się znaleźć. Nie, bo się różnią tylko nazwą. Dajmy spokój, jedźmy dalej. Do tej pory Oppo, jeżeli dodawało tę literkę, to zawsze tam jakaś różnica była. Tutaj kurczę, nie ma nic po prostu. Te same konfiguracje. No jest różnica. Jest same różnica aparaty. Na inne rynki przeznaczone. No to tak, ale były różnice techniczne. Tak, to znaczy, były różnice w konfiguracji technicznej. Tutaj po prostu już nic nie ma. Przyzwyczaj się, że będzie już tylko gorzej. Realme K10X 5G, które dzisiaj wyskoczyło i które też nie jest konstrukcją nową, bo to jest również Realme V25, o którym też już dzisiaj mówiliśmy. A nie Oppo K10X przypadkowo? Co? A nie Oppo K10X? No, też K10X, ale przede wszystkim V25. Adaś, między V25 a tym smartfonem jest różnica, są dwie różnice w zasadzie. Jest inne ładowanie, bo tutaj jest 67, a w V25 jest chyba 44 waty, jeżeli dobrze pamiętam. I aparat fotograficzny jeden z V25 ma 8, a ten ma tutaj dwie dwójki. Ale... Tamten ma 8 i dwójkę, ten ma dwie dwójki. Jacku, i już. Ja się nie spieram o specyfikację w tej chwili, tylko że to jest model marki Oppo, a nie Realme. Ma Oppo na obudowie. A, ja to wiem, jest że 10. Ja wiem, że to jest jeden i. Coś dzisiaj chyba spałem najwyraźniej. No, zdarza się. Każdemu się może zdarzyć. Szczególnie, że faktycznie, jak powiedziałeś, to jest klon z klonów. Wszystko na jedno kopyto rypane. Nie wiem, czy mi się chce w ogóle o tym telefonie gadać. Jest ładny, ale to akurat w przypadku Oppo jest, wydaje mi się, defaultowe. Oni zazwyczaj robią ładne telefony. Wielkie logo, 10K na obudowie. Znaczy ja powiem szczerze, że nie wiem, w dziedzinie w tanich telefoników, no to może on bryluje, jest taki, że warto na niego może zwrócić uwagę. Nie,
przeciętniaczek, ja bym powiedział. Aparat 64, ekran ma fajny, 120-hercowy, ma baterię 5067-watowym ładowaniem i to wszystko jest razem całkiem fajne. Snapdragon 695 jeszcze, o może dodajmy. Jeden zdaje się, o ile dobrze pamiętam, zestaw pamięci, już wam mówię. Nie, wróć, mamy dwa zestawy pamięci, 8128, 12256 i jeszcze, oj, przepraszam, jeszcze trzeci, 8 plus 256 jeszcze jest. Czyli nawet żeby trzy zestawy tak pamięci. Się, żeby tak się pomylić, że oj. Coś no. Niesamowitego, jakby to były zupełnie dwie różne firmy. No znaczy, nie, gdyby no, to była jedna firma, to nie powinienem się pomylić, słuchajcie, a że no, to są dwie różne, to już spoko. No pamiętajmy, że Realme wypączkowało z Oppo, więc w sumie, no a poza tym, no każdy się może pomylić, powiedział, jesz schodząc ze szczotki. No. A no. Zdarza się. To zostawmy już tego biednego. V25 to było, a to V25 to było, a widzisz, to dlatego się pomyliłem. V25 to było Realme. Dlatego, no. Dlatego mówiłem, że to jest klon, to jest Oppo co prawda, ale klon Realme V25 i stąd moja... Widzicie, co ci producenci narobili? Klonują te telefony i jak to ma się nie popierdzielić nam? Ach, coś niesamowitego po prostu. Honor X40, nowatorski smartfon z... Dobra, co w nim aparatami mówi? Tym razem w kółku. Kółko jest takie, żeby się tam zmieściło i 12 no. tych aparatów, ale Honor zmieścił tam dzielnie dwa aparaty. Jedną 50, która powinna zresztą robić całkiem niezłe zdjęcia. No. Podśmiewam się, akurat 50 powinna robić dobre zdjęcia, bo to jest niezła matryca, której towarzyszy dwójka już średnio potrzebna, ale jest. Z przodu z kolei 8 megapikseli. Smartfon wygląda, jakby składał się głównie z ekranu. Tam są minimalne zupełnie te krawędzie i podejrzewam, że tylko krawędzie, ponieważ ekran jest zawinięty po bokach. U góry są też minimalistyczne zupełnie marginesy. Jest oczko aparatu niestety na ekranie. Smutna rzecz, ale jest. I nie jest to wcale smartfon high-endowy, bo jest na Snapdragonie 695 z bateryjką 5100 i szybkim ładowaniem 40-watowym. Jest tam pamięć w zależności od wersji 128 albo 256 giga, 8 albo 12 giga RAMu i brak obsługi kart, przynajmniej z tego, co piszą Chińczycy. Aparaty fotograficzne to już wymieniałem, już mówiłem, w związku z tym chyba mi już nic nie zostało, może ewentualnie ten ekran, bo jest fajny OLED zawinięty z 10 z kolorami w każdym razie po 1.07G z rozdzielczością Full HD, ale nie znalazłem żadnej wyższej częstotliwości odświeżania ekranu, w związku z tym prawdopodobnie przy nie, 60 Hz. 120. Tak? Tak. Jesteś pewien? No... Nie tak bardzo pewnie jak ty, ale już wchodzę na stronę i zaraz to potwierdzę. Co do cen, od 1020 do 1560, oczywiście przeliczywszy z juanów, kolejno wersje 628, 828, 8256 i 12256. A ja jeszcze wracam do ekranu, oczywiście już na dzień dobry mamy 120-hercowy OLED, jak tylko wejdziemy na stronę landingową. A, no jeszcze wirtualny RAM mogę dorzucić. A widzisz, a ja głupi szukałem w specyfikacji, spodziewając się, że producent to w specyfikacji umieszcza takie informacje. Obrazki się ogląda teraz, panie. Co pan będzie czytać będzie? Na obrazku masz. Takie czasy. No może być, tak, 120 Hz to jest częstotliwość odpowiednia do takiego ekraniku, bo aż się zdziwiłem, powiem szczerze, że nie było żadnej informacji o odświeżaniu. Ale 120 Hz to jest całkiem okej. Okay. Wyróżniającą rzeczą tego smartfona jest na pewno ten krąg. Tak, 120 Hz OLED, jak najbardziej. Jest to kółko tylne, które właściwie do niczego innego nie służy, poza tym, żeby go wyróżniał. No, chwali im się, że wyróżnili. Dobrze, Z kolei nie w tym tygodniu, ale jakby przy okazji, bo tak patrzyłem, czy nie wyskoczyły jakieś flagowce po drodze i wyskoczyło od Huawei'a Mate 50, Mate 50 Pro i Mate 50 RS i Mate 50 E jeszcze, ale skupmy się na tych głównych, czyli 50 i 50 Pro. 50 Pro ma dla odmiany, przynajmniej z tego, co widać na renderach, ten ekranik prosty, nie zachodzący, przepraszam, 50 ma nie zachodzący. I ma równie charakterystyczny układ aparatów z tyłu, z tym, że powiem szczerze, że mi się wydaje brzydki po prostu, bo wysepka jest okrągła, wystająca, a na tym są jeszcze
dodatkowo wystające aparaty i to są takie schodki i powiem szczerze, że mi się to średnio. Chyba, że będzie się to przekładało w jakiś sposób na jakość zdjęć. No mam nadzieję, że będzie, dlatego że wersja podstawowa ma 50 jako aparat główny, 13 do zdjęć szerokokątnych i 12 tele z powiększeniem teoretycznie pięciokrotnym, z tym, że producenci smartfonów zaprzestali podawania powiększenia hybrydowego. W związku z tym podejrzewam, że to jest raczej 3 razy i 5 razy hybrydowe, ale producent pisze 5 razy bezstratne, w związku z tym powtarzam. Z przodu jest z kolei również 13 megapikseli, jest szybkie ładowanie 66-watowe i również warto wspomnieć o tym, że jest ładowanie bezprzewodowe 50-watowe. Mówię, smartfon mi się nie podoba. Przykro mi bardzo, ale jest dla mnie brzydki, przynajmniej jeżeli chodzi o w tył. Trochę lepiej wygląda Pro, dlatego że te aparaty są troszkę bardziej rozstawione i to nie sprawia wrażenia takiego jakiegoś ścisku. Pro przede wszystkim, poza tym i troszeczkę innym układem aparatów z tyłu, różni się również tym, że ma szeroką brodę taką na tym, na górze, na górnym marginesie i to jest, nie wiem, no ja co prawda się przyzwyczaiłem, ja korzystałem z Huawei w takim układzie, ale tutaj, no trochę tak jak mówił Adam, mamy rok 22 i może warto by było coś z tym zrobić, to było robione już wielokrotnie, można by było to schować po prostu w marginesie, dać te aparaty po prostu mniejsze, no ale tutaj najwyraźniej obiektywy musiały być takie, żeby to wrzucić. A do tego jest prawdopodobnie jeszcze aparacik do badania topografii twarzy, żebyście po prostu nie musieli się bać o to, że ktoś waszym zdjęciem odblokuje smartfona, to tutaj jest właśnie tak. Jest Snapdragon 8 plus generacji pierwszej i to już daje znak, że to jest smartfon topowy. Jest OLEDowy wyświetlacz również 6,74, tutaj ze 120-hercowym odświeżaniem na 100%. I z rozdzielczością dziwną, bo 1212x2616 i też z 10-bitowym kolorem. 256 albo 512 giga pamięci flash. RAMu nie znalazłem, powiem szczerze, gdzieś prawdopodobnie podają i uzupełnię, ale na ten moment po prostu nie mam. I tutaj jest obiektyw tele taki już sensowny, 3,5 raza powiększający bezstratnie, stukrotne powiększenie cyfrowe, ale to też jako ciekawostka, bo wiadomo, że nie, kto powiększa cyfrowo. I ten teleobiektyw, za nim kryje się matryca 64 megapiksele. Także jest tutaj rzeczywiście pole do popisu dla zdjęć tych hybrydowych, robionych łącznie z innymi obiektywami, dlatego że tam jest 50-64, mniej więcej podobna rozdzielczość. Jest nadzieja, że te zdjęcia naprawdę będą zarąbiście wyglądały, również te w powiększeniu 3,5-krotnym. 13 do zdjęć szerokokątnych i z przodu kolejna 13 również. W każdym razie są to smartfoniki, które w tej chwili zadebiutowały dopiero w Chinach i tam na razie są, trafiły do sprzedaży. Jest jeszcze, ja wspomniałem o tym, jest Mate 50 RS Porsche Design, który jakby kontynuuje tradycję serii, jest smartfonikiem właściwie nie różniącym się dużo specyfikacją, natomiast różniącym się mocno designem od wersji głównej. I on ma nawet to samo oznaczenie, przynajmniej u Chińczyków na stronach nazywa się tak samo DCOAL00, identycznie jak wersja 50 Pro. No i jest jeszcze wersja E, która jest wersją słabszą, ale Chińczycy na razie jej jeszcze nie sprzedają. Wspomnieli o niej, że będzie w katalogu, jest już, bo ta specyfikacja w zasadzie wisi, ale jak się pojawi, to może o niej powiemy dwa słowa. W tej chwili chyba nie ma sensu. Ten rozrzut cenowy jest ogromny, tak jak rozrzut specyfikacyjny, bo od w zasadzie 2700 za ten bazowy model E znalazłem w sklepie po... Moi drodzy, 5000 za Pro i RS-ka, no to wiadomo, musi być droższa, ponad 8000, no ale to przeliczywszy z juanów, czyli jak dorzucimy do tego waty i inne pierdoły, to wyjdzie kurde koło dychy pewnie. Tak, ja tutaj, gdyby one były za tyle u nas, to bym się, powiem szczerze, nie wahał przy zakupie Mate 50, oczywiście ze wszystkimi rzeczami związanymi z Huawei,
czyli z brakiem usług Google i różnymi innymi. Natomiast muszę ich pochwalić za to, że dosyć dobrze dobrali aparaty w tej wersji podstawowej, to znaczy w Mate 50, dlatego że ta 50 prawdopodobnie robi po 4 piksele, czyli gdzieś tam około 12-13 megapikseli zdjęcia. I pozostałe też są aparaty w tym mniej więcej w tym kręgu, bo tam szerokokątny jest też 13, a tele jest 12 i z przodu umówmy się, że to się nie liczy. W związku z tym składanie tych zdjęć, nawet z trzech aparatów, gdyby były brane szczegóły, nadal jest całkiem fajne i podejrzewam, że te powiększenia będą również w wersji podstawowej całkiem sympatyczne. Oczywiście nie będzie to pewnie wyglądało tak dobrze jak przy tej 64-megapikselowej matrycy w wersji Pro, ale zdjęcia powinny być całkiem sensowne, powiem szczerze. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, tak jak się patrzy na specyfikacje, bo jak to jest w praktyce, to ewentualnie jak trafią do Polski, to wtedy wam powiem. Dwie ciekawostki na koniec. Acer, słuchajcie, powrócił na rynek smartfonów. Płaczemy po prostu. To, co oni pokazali, nie wiem, chyba im zostały jeszcze z dawnych czasów, kiedyś Acer robił telefony. I chyba z tamtych czasów im zostało. Jakiś magazyn w Hongkongu powiedział, ej, słuchajcie, ale u nas dwie pryzmy, są jeszcze takich smartfonów, coś z tym trzeba zrobić. I w ten sposób powstał Acer Sospirio A60, smartfon, który działa na Spectrumie SC7731 z zegarem 1,3 GHz, z pamięcią RAM 2 GB. O rany. Dobra, bateria 3000 mikro USB, ładujące ją z mocą 5W. Aparaty, o matko bosko, aparaty 8 do selfie i drugie 8 plus 2 z tyłu. No to nawet jeszcze da się przełknąć jakoś. 6-calowy ekran, oczywiście HD+, z klasyczną, prostą ramką i lotniskami na górze i na dole. A, i przedni aparat ma diodę LED. Ale wszystko to zamknięto, nawet kurczę, w sympatycznie wyglądającej przynajmniej od tyłu budowie z zielonymi akcentami, z zielonymi bokami. Oczywiście plastik. Ja, wyświetlacz 720x1440. I teraz słuchajcie, bo ja to powtarzam chyba za każdym razem, ale powtórzę jeszcze raz. My się nie śmiejemy z niskich konfiguracji albo z tanich smartfonów, albo z użytkowników tym bardziej. Nie śmiejemy się. My się śmiejemy z tego, że w 2022 roku sprzedaje się smartfona z 2 giga RAM-u pamięci. To już lepiej kupić sobie feature phone'a, naprawdę, niż Androida 11 Go. No to się będziecie męczyć, po prostu to jest męczarnia użytkowanie takiego telefonu. Tak. I mąka cierpliwości. Chyba, że ktoś jest cierpliwy. Nie znalazłem cen, natomiast podejrzewam, że Acer ze względu na markę będzie się również cenił za tego smartfona. W związku z tym wam mówię, z dala. Przeliczyłem z peso meksykańskich 380 zł wyszło. No nie, no to jeszcze nie jest tak źle pęczne. No ale dobrze też nie jest, no za coś, co jest warte może 100. No. Dobrze też nie jest, to prawda. Ja chętnie polecę wam laptopy Acera, chętnie gamingowe, tak, chętnie, tak, spoko. Nie ma sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o smartfony, trzymajcie się z daleka. No teraz nie. Co tam jeszcze ciekawego znalazłeś? Jest jeszcze jedna rzecz, która też jest w zasadzie ciekawostką. Unihertz, TikTok E. TikTok od tego, że z tyłu znowu ma zegarek, bo już był taki jeden Unihertz z tyłu z zegarkiem. Najwyraźniej ludziom się design spodobał. No powiem szczerze, że to wygląda inaczej niż wszystkie inne smartfony, w związku z tym najwyraźniej jest fajne. W ten zegarek są wkomponowane dwa aparaciki fotograficzne, 48 i coś, bo z przodu jest 8, oni podają tylko dwa aparaty, tak w ogóle, także pewnie jest jakaś, nie wiem, dobrze, jeżeli jest fałga, bo podejrzewam, że jest QVGA w ogóle, bo to tego typu marka, co to tego typu aparat może tam z tyłu być, niemniej wspominamy, bo zabawnie wygląda, w związku z tym, jak ktoś chce smartfona z zegarkiem analogowym z tyłu, cyfrowym, ale z analogową tarczą. O, tak może powiem, bo zegarek jest cyfrowy, ale tarczę ma analogową. Tak no jeszcze nie. Ewentualnie z takich ciekawostek przyrodniczych. Nie, kurczę, on nie ma analogowej tarczy. On ma tam wyświetlacz IPS. Tak, on ma wyświetlacz, no gdzie analogowy. Jeszcze z takich ciekawostek z Indii. Tecno Camon 19 Pro w edycji Art albo Mondrian, bo dwie nazwy. Inspirowany dziełami abstrakcjonisty holenderskiego, właśnie rzeczonego pana Mondriana.
Telefon, który zmienia kolory. Specyfikacja jest nudna, niczym się nie wyróżnia, natomiast design telefonu warto spojrzeć, bo jest ciekawy. Tył podzielono na prostokąty różnej wielkości. One zazwyczaj są białe, ale jak wystawimy telefon na promienie słoneczne, tak jak niektóre modele Vivo, on zacznie zmieniać kolor. Tylko w odróżnieniu od Vivo on nie zmieni koloru w całości, tylko każdy prostokąt przybierze inną barwę, tam od fioletu poprzez błękit, turkus, do niemalże różowego, tak jak widzę, ale to znowu z facetem o kolorach gadać, to ze mną chyba szybciej nawet o grzebie nie pogadacie niż o kolorach. No cóż, propsy dla Tecno. W zasadzie technologicznie ten model się nie bardzo różni od wersji 19 Pro. To też jest wersja designerska po prostu. I powiem szczerze, ona wygląda ładnie. Od tego wzorku mondrianowego rzeczywiście z tyłu do układu aparatów, które bardzo ładnie z tym współgrają. I Tecno tutaj zastosowało taki patent, że dało jeden obiektyw, który wygląda na duży. I to rzeczywiście ładnie wygląda. I poniżej kolejną kropkę tej samej wielkości z dwoma mniejszymi obiektywami, znaczy mniejszymi obiektywami. Ten główny ma fajną przysłonę, 1,65. No tak, przynajmniej oni tak podają, bo byłbym ostrożny z wiarą w tę przysłonę. No, ale powiem szczerze, jak znam Tecno, to oni trochę wyolbrzmiają pewne rzeczy. Może i kupują, ale wydaje się, że może mieć, bo jednak to szkiełko w miarę jest, widać, że jest większe od pozostałych. Pozostałe aparaty też w sumie nie najgorsze, by sportretowa 50, czyli taki telezoom mały dwa razy. Jeszcze nie wiedzieć po co, jak już dali portretowy, to jeszcze dołoży i rozmywacz tła do tego. No ale widocznie może, no może im zalegały w magazynie i musieli dołożyć. No to ja tutaj na tą dwójkę nawet nie będę narzekał, bo mówię, po prostu design jest całkiem ładny. Nie, no warto po prostu, żeby się sobie kliknęli i zobaczyli, jak ten telefon wygląda, bo jest rzeczywiście ciekawy. A, i ma optyczną stabilizację obrazu, nie wiem. Tak, mówiłem o tym, no. Także to jest jeszcze dosyć istotne. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki i tyle, jeżeli chodzi o premiery. Nie powiedzieliśmy wam o wszystkim oczywiście, co się działo w Berlinie, ale umówmy się. Ale macie na ten temat osobny film, nawet dwa. A nawet więcej, bo macie poszczególne filmiki ze stoisk, które dałem radę odwiedzić, bo byłem tam niestety bardzo, bardzo krótko, więc myślę, że w opisie sobie znajdziecie, jak was będą interesowały, sobie zaklikacie, obejrzycie każdy z tych filmików z osobna. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wypadło, że dosyć sporo polskich film spotkałem na tych targach, ale to sobie obejrzyjcie, mówię, na dole filmiki i tam wszystko widzicie. Że zapraszamy was do filmów Adama, zapraszamy do katalogu, jeżeli chodzi o specyfikacje. Dzięki, że wpadliście. Przykro nam, że nas nie było znowu przez kolejne dwa tygodnie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu... Będziemy chyba. Zaraz sprawdzę. O, nie, w przyszłym tygodniu też nas nie będzie. Przykro im bardzo. Ups, smuteczek. No dobra. Ale za to w przyszłym tygodniu, w przyszłym czy jeszcze w zaprzyszłym? W zaprzyszłym tygodniu będzie co najmniej jedna premiera znowu. Premiera, która już miała premierę, ale teraz będzie w Polsce premiera. No, ja już wiem. Premiera z premierą. Tak, będzie odpust. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzięki, że wpadliście. Serdeczne dzięki za wszystkie komentarze. Zapraszamy was na za dwa tygodnie znowu. Hej, cześć. Cześć, cześć.